Commander. Cześć kochani, witam wszystkich fanów XCOM, ludzi, którzy nie mogą żyć bez tej wspaniałej gry. Zapraszam was na operację Mad Chicken, wściekły kurczak. Przed nami nagrodą jest David Reynolds Technik. To drugi gameplay z XCOM Valor of the Chosen z nowej serii na moim kanale. Z drugiej serii z XCOM na moim kanale przejdziemy również grę do końca. Spróbujemy, tak jak mówiłem przy okazji początku poprzedniego odcinka, przejść trochę gry inaczej. Troszeczkę sobie pozmieniamy, zobaczymy co można będzie jeszcze poprawić w naszym stylu gry w War of the Chosen. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram nasz program. Już mieliśmy oduczyć naszą specjalistkę palić, no ale zapomniałem. Dobra. Na razie jesteśmy trochę zestresowani, trochę nikotyny nie zaszkodzi. Nawyk palenia rozumiem. Sam kiedyś paliłem. Rzuciłem. Teraz mam się lepiej. Wdycham smog. Sam jest fajek. Bla bla bla. Zobaczymy, z czym będziemy mieli do czynienia. Zabij dowódcę polowego. Od razu tak grubo. Dobra, tą podpowiedź znamy. Póki nam się dowódca polowy nie pokaże, to będziemy mieli spokój. Jeśli chodzi o prędkość gry, tak? Nie będzie nas nic poganiało tutaj. Na razie nie mamy jakichś turbo super przydatnych umiejętności. Mamy tylko snajpera. Co się tutaj poniewiera. Dobrze by było najpierw gagatka znaleźć. No i żeśmy go nie znaleźli. Pomalutku, powolutku, przyczyszmy sobie teren. Ach, by się dragunowa przydała, nie? Ach, by się dragunowa przydała. Mamy czym otworzyć przeciwników, mamy trochę granatów jeszcze. No ale na dragunową przyjdzie jeszcze czas. Na pewno w tej serii XCOM będę chciał położyć nacisk na grę dragunową i templariusze. Mniej pratala, to lepiej. Zajmijmy sobie tutaj miejsca. No właśnie, tylko to nie jest nasz dowódca polowy, tak? To nie jest chyba to, co ja chciałem zobaczyć. Co najwyżej mogę sobie tutaj poczekać w trybie warty. Zobaczymy, dokąd pójdą. Wolałbym się przekazać, znaleźć dowódcę polowego i od niego zacząć przygodę, bo później będziemy mieli już tylko i wyłącznie eliminację przeciwników. No, snajperem to nie najlepiej, żeśmy sobie stanęli, powiedzmy sobie to szczerze. Dobra. Ci tam sobie poszli. Dowódca polowy będzie uciekał, więc... No kurczak, no. Dobra, wejdźmy troszkę do ludzi. Spróbujemy się jakoś przemknąć. On tam może być gdzieś z tyłu. I wcale bym się nie zdziwił. Spróbujemy się przekać. To jest coś, co w XCOM, ja to podkreślę po raz kolejny, mimo że War of the Chosen już przechodziłem. To jest coś fajnego, co zrobiono w XCOMie. To, że możemy przechodzić misję, nie od razu rusza nam ten licznik śmierci. Nie od razu mamy tury. Tylko mamy właśnie takie misje, do których możemy się przygotować. No, wracają niestety. Troszkę mnie to martwi. Przepieczone, no. Dobra, spróbujemy się przenieść tak far, far away. Może nas tutaj nie zobaczą. No jeżeli nas zobaczą, to będziemy przynajmniej w trybie warty i z góry. Jeśli się misterny plan pochrzani. Oby chodzili tak gdzieś... Dobra, snajpera dajmy z tej strony, bo jak go tu ustawię, to jeszcze jest szansa, że
Myślę, że zostaniemy jednak odkryci. Dobra. No, powiem wam, że nie słyszałem gagatków. Aleśmy mieli fuksa. O, kochani. Aleśmy mieli fuksa. Oby się nie ruszali, co? Ławce tutaj dajmy. Może pójdę sobie być gdzie indziej. Dobra, stajemy tu i stajemy tu. O, ja pierdziu. Niestety. Dobra, jeden położony. No to już zaczniemy wyścig. No nie tak liczyłem z tą misją. Stówka. Damy radę. Za 6. Jest. Strzał z przewagą wysokości. Nie wiem czy... Strzał z pistoletu. Dobrze. Trochę nasz snajper oberwał. Znaczy, że będziemy się musieli leczyć. Ruszy teraz temat dowódcy polowego. Liczyłem raczej, że tamten patrol pójdzie w tamtą stronę, no. Się przeliczyłem, tak? Nie wiem, ilu przeciwników będziemy tutaj mieli jeszcze do pokonania. Na razie poczekajmy. Tutaj goni, tak? 4 tu i tylko. No i to mnie bardzo martwi, no. No dobrze, no nie można mieć wszystkiego niestety. Lecimy tu. Musimy lecieć już w kierunku misji i próbować ją jakoś przejść. Ja pierdzielę, no. Tak czasem jest, tak czasem jest. Jest dowódca polowy. Nie, jakieś takie dupki. Podstawowy zestaw. Liczyłem raczej, że się przemknę, ale się jak widać przeliczyłem. Jeszcze tu strzelać nie będę mógł. O, shit, no. O, shit. 79. Może się uda zlikwidować. Niestety pudło. Demet. Cięcia też zrobić nie mogę. Ewentualnie granat. Nie, też dupa zbita. Dobra, spróbujmy strzelić. 68. Może wtedy sektoid będzie ożywiał, a nie... Właśnie. Może sektoid będzie ożywiał, a nie próbował robić jakieś chocki-klocki. Chodźmy tutaj bliżej. Będziemy mieli na kolejną turę. Pewnie granatem rzucimy w sektoida raz, a później spróbujemy do niego strzelić. No i tutaj jeszcze łowca. Mamy bonus do ataku na sektoida używając ścięcia. Zobaczymy, co sektoid wyczaruje. Oby coś głupiego. Mam nadzieję, że nie strzał. Dobra, już widzę, że nie. Gotowi strasznie skrócić to do ewakuacji kapitana. O nie. Jest przynajmniej dowódca polowy. O. Tyle w tym wszystkim dobrego. Target identity confirmed. That's the general. Take him out before they can escape. We won't get another shot at this. I've got eyes on an advent position. Jeszcze tam jakaś grupa jest? O, Jesus Christ. To już, słuchajcie, jest po prostu temat nie do ogarnięcia. Dobra. Musimy zrobić cięcie, ale... Cięcie musimy zrobić na sektoidzie, to nie ulega wątpliwości. Spróbujmy szczęścia. Tak jest. Za dużo przeciwników tu będę widział. Tu jestem w ogóle wystawiony, tak? 55, 54, 50-40. Demet, no. Trzeba się będzie za coś schować. Chodźmy tutaj.
Chodźmy tutaj. Strzał z pistoletu do sektoida. Będziemy mieli swojego gadatka. Pięknie. Dobra, padł. I cóż, będziemy się ukrywać, tak? Kogo tu możemy pasnąć? 33, to jest generał Adwentu. Nie byłby to zły, nie byłby to zły strzał. Kogo widzę, kogo nie widzę. 47, 36, 47. Słabiuśko, słabiuśko, słabiuśko. Dobra, chodźmy z tej strony. Trzeba zacząć już myśleć o generale. Otwórzmy sobie generała. Tylko tak, tu jesteśmy oflankowani. Zobaczmy jak strzał. Obrona minus 15. Ła. 33. Niska osłona minus 20. To właśnie powiem wam szczerze mówiąc, no dobra, strzelamy. Strzelamy granatem. Obawiam się, że ta misja pójdzie nam ciężko. Strzał. Dobrze, przynajmniej trafienie krytyczne, więc w następnej turze jest szansa, że go załatwimy. Coś tam sektoid robi. Niekoniecznie mi się podoba, co ten sektoid robi. Pudło, dobrze. Generał zwiał. Na szczęście pudło. Uff. Jest, powiem wam, cholernie kiepsko, bo... dobra, spróbujemy. Gdyby tutaj 4 zadać i zlikwidować, to bylibyśmy w domku. Dobra, spróbujemy. Użyjemy drugi granat. Cztery, jest. Nice. A to znaczy, kochani, że jest szansa, żeby z tego wyjść jakoś. 31, to sektoida. 26. Gdyby się udało. O, gdyby się udało. Udało się. Jakiś miękki spust, darmowa akcja, coś w tym stylu. Dobra, będziemy musieli podejść. Ajajajajaj. Ale na szczęście pudło. Zapomniałem, że tutaj gagatek stoi w trybie warty. Jak zwykle o tym zapominam. To jestem cały ja w grze Wixcom. 41. Granatem go nie sięgnę, ale... ale mogę spróbować tak. 41 to gorzej niż u... shit, fuck, dammit, no. Muszę tego żołnierza zlikwidować, to... w ogóle bezdyskusyjnie. Trafienie? Jest. Teraz sektoid. Co zrobi sektoid? Sektoid zwieje. Dobra, będzie ożywiał. To jeszcze jesteśmy jakoś w stanie przeżyć, wytrzymać. Dać sobie z tym radę, żyć z tym jakoś. Dobra, generał jest bliżej. Jest w trybie warty. A, shit. Ale mamy kilka niespodzianek. Na taki element. Szkoda, że teraz nie mamy granatu. Ach, szkoda, że teraz nie mamy granatu, no. Ale wiecie co? Trochę mamy. Bo tak, mamy granat tu. Tutaj to rozwalę tylko bramę. Dobra, walimy w tego. W dowódcę polowego. Łup, za 3 weszło. Jest usunięta warta. 59. Cięcie. Tu cięcie 73. Jest szansa, że nie trafimy, wiecie. Niestety. Będę wolał chyba podejść bliżej. Wow. Order confirmed. On the move. 85.
Dobra, strzał. Nie, no pudło. No, come on. Come on. Come on. I'm on the move. Strzał z pistoletu, 83. Granat wolałbym zostawić na sektoida, no. Enemies down. Menace 1-5 kill confirmed. That's how it's done. We need to clear the area of any remaining hostiles. We can't allow them to recover the general's body. Czy tu będę widział? No pokazuje mi, że będę widział. Tylko kogo będę widział? Czy będę widział tego, czy będę widział tego? Tu nie, ale tu będę widział. Nie wiem w jaki sposób, ale... A, może przez to. 76. Nie będzie likwidacji sektoida. Nawet przy krytycznym. Gdyby mi został jeszcze jeden strzał, gdyby tam nie było pudła, no... Obawiam się, że teraz sektoid będzie strzelał, niestety. Nie, spróbuję kontroli umysłu. To dobrze. Ale... Wiecie co? Nawet w sumie dobrze to się rozegrało. Szkoda, że pudło. Bo chyba nie sięgnie mnie zombie. Zombie będzie miał chyba za daleko, żeby mnie sięgnąć. Tak jest. Oby. Bo my tu sobie gadu, a... Sektoida załatwimy już po prostu strzelając. I tutaj z pistoletu 82. Myślę, że to będzie koniec sektoida, tak. Dobra, jeden żołnierz ranny, to dobrze, dobrze się misja zrobiła. A zaczęło się tak pechowo. Ale trzeba grać do końca, zawsze trzeba grać X-koma do końca misję. Tylko jedyne, czego nie można robić, to rezygnować. Mam tutaj na myśli to, że to się głupio ruszę, dobra, to stanę już tutaj. To strzelę. Trzeba wykorzystywać okazję. Awans, 12. Kontratak ogniowy. Nie, długa warta, oczywiście, że tak. Szkoda, bo chyba na następną misję się nie wyrobimy. Protokół medyczny, protokół bojowy. O, weźmiemy sobie protokół bojowy. Bo to jest zawsze jakaś tam pewna likwidacja. Największa zgodność mamy tu. Tu i tu, tak. Nie wiem, czy ta więź mi odpowiada. O, mamy lunetę, pięknie. Coś dla snajpera tylko. Rozszyfrowanie datapadu adwentu. Dobra, z kudłatym już gadać nie będziemy. Zbadaj łączność ruchu oporu, pójdź do regionu, który znajduje się tutaj na bazę, nawiąż kontakt i tak dalej, i tak dalej. Mamy technika. Teraz zignorujemy sobie więź żołnierską. I teraz tak, szkoła działań partyzanckich. Czas budowy minus 50, niech będzie. Having these two soldiers continue to work together has paid off. A dlaczego ja mam 75 zasobów tylko? Now that we have more staff on the engineering team, we can start clearing out space for new facilities, Commander. Nie bardzo to kojarzę. Misja zablokowana. Operacja Leniwy Marzyciel, tajna baza adwentu. Teraz jednostki zasobów. Co myśmy tam szukali? Właśnie, naukowca czy jednostki zasobów polecieć? 8 i 6 to jest 14, więc zdążymy też złapać naukowca. Pojedziemy po jednostki zasobów, bo mogą nam się przydać później na zakupy. Na poszerzenie drużyny. Ciekawe, ile tych zasobów będzie. No pewnie tyłka nie urwie, nie? Tak, ciach. Ambulatorium też by się przydało, nie? Dobra. Mamy misję. Kolejny naukowiec i 100 jednostek informacji. Musimy na tą misję ruszyć. Niestety mamy niewyleczonego snajpera. Mówi się trudno. Czuję się dalej. Łowca. Następna drużyna.
możemy. Specjalisty nie możemy. No dobra, dwóch żółtodziobów trzeba będzie brać, tak? Co się nam w końcu wyszkoło? O! Jan Piotrowski! Jest! Piotrowski. Dobra, niech będzie Piotrowski. Rozpoczniemy misję, tak? Rozpoczniemy tak jak jest. Zobaczymy co nam to da. Jakoś będzie trzeba to przeżyć i ogarnąć temat. Na razie szybkie odcinki z tego XCOM-a, bo misja poszła nam 20 minut, tak? Turbo odcinek się przygotował. Później będzie gorzej. Ale w sam raz taki krótszy odcinek. Do obejrzenia będziemy mieli... Przepraszam, czkać zacząłem jeszcze. Jesus Christ. Czkawka mnie złapała, normalnie mnie czkawka złapała. O Matko Święta. Musimy jakiś łyk mleka ze śniadania. Dobra. Nie no, chyba nie mam czkawkę. Moja córka czasem jak wstaje rano i... zimnymi stopami dotknie podłogi, przepraszam, z ciepłymi stopami dotknie chłodnej podłogi w łazience, to od razu jest od razu czkawka. Możemy pominąć tą animację? Niestety nie. Jak już lepiej mi się od tej głowy Chrysalida nie zrobiła. Ta napompowana własną dumą. Stand down. We're all friends here. You are safe here. No właśnie. More so than you imagine. We shall see if the same holds true for these skirmishers of yours. Your presence already disturbs them. We must move quickly. My people will take care of this camp. Come. Idziemy. No i tak, moi kochani. Czeka nas kolejna misja. We don't know much about the skirmisher contact you'll be meeting other than his name. Mox. Mox. Praetal Mox. His death squads wiped out entire camps of my people in the first years of the war. You would dare do this? Pretty sure hands are bloody on both sides of this fight. No właśnie. That's the whole point of this intervention. Reapers are born in the shadows. In the cold, że musimy tej poplaniny wysłuchać. Takie życie. Moi drodzy, zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek. To jest kolejny krótki odcinek, ale zrobiliśmy jedną misję. Ja sobie muszę trochę odpocząć, bo nagrałem, kiedy kończę to nagranie, jestem wcześniej przed nagraniem też jednego odcinka tego początkowego XCOM-a, więc nagrywam sobie troszeczkę na zapas. Widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że to będzie już taka dłuższa misja i dłuższy odcinek do pooglądania. Widzieliście ją przy okazji poprzedniej serii. Ci, którzy śledzą mój kanał, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ci, którzy wpadli tutaj na nową serię, to też was zapraszam do tamtej serii, do tej serii, do wszystkich was serdecznie. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia.